Nadal nie wiadomo, czy powstanie wyjazd z parkingu marketu Biedronka na ulicę Sportową. Takiego wyjazdu chcą zmotoryzowani rodzice uczniów pobliskiej szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Wojska Polskiego. Skarżą się, że rano, kiedy przywożą dzieci do szkoły i ruch jest duży, mają problemy z wyjazdem. Ich zdaniem dodatkowy wyjazd udrożniłby ruch. Swój problem przedłożyli kilka miesięcy temu Zbigniewowi Demezerowi, miejskiemu radnemu, który na ostatniej sesji wrócił do sprawy. Wszyscy doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo ważny temat. Jeżeli dalej nie zlokalizujemy tego podmiotu, czy jesteśmy w stanie sami jednak ten przejazd zrobić? Wyjazd, wywłaszczenie albo zamknięcie parkingu, bo skandaliczne rzeczy się od września dzieją. Po prostu tam nie można wyjechać w lewą stronę. W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, wyjaśnił, że chce, aby to sieć handlowa partycypowała w kosztach budowy takiego wyjazdu. W związku z tym samorząd prowadzi z siecią stosowną korespondencję. Od lat Suwałki stosują praktykę obciążania handlowców budową dróg dojazdowych do ich obiektów. Dopiero jeśli Biedronka odmówi, władze rozważą budowę wyjazdu kosztem budżetu miejskiego. Jest to sprawa ciężka. Ja nie wiem, czy na koszt miasta, jeżeli już ona ostatecznie będzie negatywnie rozstrzygnięta przez Biedronkę, czy na koszt miasta będziemy to robili, bo trzeba byłoby skalkulować koszty, no bo kwestia wykupu gruntów i tak dalej, no to jest pewnie 100-150 tysięcy tego typu zjazd by kosztował. Ale ja mówię, dopiero jak Biedronka powie nie, no, a staramy się, żeby to ona ciężar poniosła, bo to jest ich obiekt. Generalnie my nie budujemy infrastruktury komunikacyjnej przy obiektach handlowych. Wręcz przeciwnie. My obiekty handlowe obciążamy budową dróg dojazdowych i skomunikowaniem tego terenu, na którym prowadzona jest ta działalność. No ale temat jeszcze nie jest ostatecznie przesądzony.